Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. O, może tak, otwieram spotkanie. Witam serdecznie odbiorców na YouTubie i na Facebooku. Może najpierw na Facebooku, jutro na YouTubie. Kochani, dzisiaj o zawłaszczeniu. Czekam na Was i będę się troszkę rozkręcać. Zawłaszczenie. W tym wyrazie. Najpierw zróbmy takie rozdzielenie tego wyrazu na czworo, tak jak potrafimy w dochodzeniu, dlaczego on mi tak zrobił, albo dlaczego ona mi tak potraktowała, dzielimy włos na czworo. Żądamy wyjaśnień. To może rozdzielmy włos na czworo w przypadku słowa pod tytułem zawłaszczenie, czyli jest ktoś właścicielem czegoś. W tym wykładzie będę chciała podkreślić własność. Twoją własność, twojego życia. Ty jesteś właścicielem swojego życia. Witam cię, Moniko. Witam cię, kochana. I już tu zapraszam oczywiście do dyskusji, do zadawania pytań, do komentarzy i tak dalej. Zapomniałam, jak się to robi. O, już mam. Już mam ekran i czat. Dobra. Rozdzielamy włos na czworo w przypadku słowa zawłaszczenie. Żeby coś zawłaszczyć, to najpierw musi do kogoś to należeć. Powiedzmy, ty, Moniko, jesteś właścicielem tego lokum, które mama i tato nazwali Monika. Jest to kobieta, lat ileś tam, pewnie młoda. Jest ona właścicielem tej świątyni. Tam sobie płynie duszyczka, mieszka sobie serduszko. Oczywiście płyną tam te wszystkie chcieństwa i niechcieństwa zwierzęce. I pokrótce składa się to na świątynię pod tytułem Monika. Kto jest właścicielem? Kto tam jest królową? Kto tam jest dyrektorem? Kto tym zarządza? Ano, dobrze by było, gdyby była to Monika. I teraz, kochani, zawłaszczenie. Jeśli my w jakiś sposób, a można to robić naprawdę na wiele pokrętnych sposobów, nie dbamy o tę świątynię pod tytułem ja, pod tytułem ty, całe to nasze jestestwo wielowarstwowe. Jak taki gruby laminat składający się z wielu warstw, to kochani, my wtedy tak nieświadomie na ogół zapraszamy osoby, które z przyjemnością dopiszą się do tej księgi wieczystej pod tytułem Nasze istnienie. Wszak osobom toksycznym w to graj. Patrzą z wielką uważnością, może nawet nie wiesz, gdzie masz takie portale, przez które mogą się wemknąć do ciebie. O tym powiem na kolejnym filmie, gdy będę chciała podzielić włos na czworo w przypadku jakże wszechobecnego narcyzmu. Natomiast dzisiaj powiemy troszkę o samym zawłaszczeniu, jak się temu nie dać i na czym to polega. Czyli w jakiś tam sposób informujesz tych innych, że nie jesteś do końca gospodarzem w swoim domu, w swoim życiu, w swoim ciele, w swoim umyśle, w swojej duszy itd. itp. Czyli ktoś przywłaszcza sobie, zawłaszcza. Kochani, kiedy to się wszystko zadziewa? Ja to tak lubię mówić strukturalnie. Jak dzisiaj zaczęłam się przygotowywać do tego wykładu, to aż sięgnęłam do dinozaurów i stwierdziłam, że chyba się nie wyrobię w godzinkę. Więc kochani, witam Cię, Jadwigo. Więc kochani, pamiętajmy, że my wszyscy ludzie, tak jak metaforą drzewa, potrzebujemy mieć korzenie i pień. I na razie się tutaj zatrzymamy. Czym są korzenie, czym jest pień? Dopiero w obrębie rozwijania konarów, liści, zaczynamy się od siebie różnić. Tym pniem i tymi korzeniami niech, kochani, będą trzy podstawowe ludzkie potrzeby. Bez znaczenia, kim jesteś, gdzie mieszkasz, jaki masz kolor skóry i czy nie lubisz kawioru, to i tak masz te same potrzeby, jeśli chodzi o ten fundament. Kochani, dobrze jest to wiedzieć dla tych osób, które boksują się w toksycznych relacjach, że jemu o coś tam chodzi, jej o coś tam chodzi i zanim my dojdziemy do tego levelu, że będziemy uczyli się, mam nadzieję, że będziemy chcieli się uczyć, rozumieć siebie na poziomie płci mózgu, to najpierw, kochani, dobrze jest wiedzieć, że my wszyscy ludzie na całym globie od początku i chyba po koniec świata, nie wiem, chyba że tak ewoluuje człowiek, że będzie już sam duch. My mamy wspólne elementarne potrzeby. Jest to, kochani, numer jeden potrzeba bezpieczeństwa.
żebyś, nie wiem jak zapewniał czy zapewniała, potrzeba bezpieczeństwa dla nas wszystkich jest najważniejsza. Później mamy, kochani, potrzebę tej zdrowej zależności. Zaraz dowiecie się, dlaczego tutaj sięgam do potrzeb, jeśli chodzi o temat zawłaszczenia. Bo właśnie tam, gdzie powstają w tych fundamentalnych potrzebach uchybienia, dziury, ja to nazywam brakami albo takimi, no takimi dziurami, zranieniami, to właśnie tam wchodzą te osoby, które z przyjemnością dopiszą się do Twojej księgi wieczystej pod tytułem Monika, Jadwiga, Beata i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ tam są, kochani, pewnego rodzaju luki, tak jak czasem mówimy, luki prawne, gdzie się tam może wygadana tak zwana papuga, czyli adwokat, prześlizgnąć przez tak zwane luki. Jeśli my w systemie też mamy takie luki, to z chęcią osoby, które bardzo lubią sobie brać to, co im się nie należy, czyli tak zwane osoby manipulatywne, toksyczne, będą ślizgiwały się przez te portale do nas. I teraz, kochani, potrzeba bezpieczeństwa, czyli żebyśmy przetrwali, krótko mówiąc, wikt, opierunek, dach nad głową i żeby ktoś nam broni do głowy nie przystawiał, żebyśmy się kogoś tam w swojej głowie nie bali, albo żebyśmy rzeczywiście się jakiegoś tam człowieka albo jakiejś istoty nie bali. Druga potrzeba jest to ta zdrowa zależność, czyli kochani, zobaczcie, jak do trzech lat ta zdrowa zależność potrzebuje się zamanifestować pomiędzy dzieckiem a matką, później jeszcze dołącza do tego trio ojciec, energia męska, pierwszy męski autorytet, to najpierw matka tworzy w psychice dziecka taką zdrową figurę, taki zdrowy punkt odniesienia drugiego człowieka w ogóle. Powiedziałabym filozoficznie drugiego wszechświata, jak ma inny człowiek, jak ma drugie istnienie. Jeśli dziecko sobie stworzyło taką zdrową figurę, zdrową to znaczy, że niemanipulatywną, to znaczy kochającą, wspierającą, widzącą dziecko jako oddzielne istnienie. Czyli dziecko dopiero przechodzi sobie do tego etapu autentyczności, czyli autonomiczności, indywidualności i jak te trzy elementarne potrzeby, kochani, się w nas ładnie poukładają, to wtedy można powiedzieć, że mamy te korzenie zapuszczone i zaczynamy sobie tu rosnąć w ten nasz pień. Jak ten pień już zaczyna się w jakąś tam korę obrastać, to zaczynamy z grubsza poznawać, jaki to jest gatunek drzewa, czyli zaczyna się przejawiać nasza indywidualność, aż po rozkwit naszego całego potencjału dopiero stanowimy piękne drzewa, które są tak naprawdę połączeniem między ziemią a niebem. Przy okazji metoda na prawdziwą duchowość. Czyli jak się dobrze zakorzenisz w ziemi, czyli ugruntujesz, nie odkleisz się od tej gęstości ziemskiej, to dopiero masz szansę na zdrową, realizowaną w cielesności, przepraszam, duchowość. I kochani, jeśli my mamy jakiekolwiek zranienia, nie będę się tam długo zatrzymywać, bo chciałabym o tym zawłaszczeniu powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że mamy w tych trzech fundamentalnych potrzebach bezpieczeństwo, relacyjność, czyli zdrowa zależność i autonomia, ta nasza monikowość, jadwigowość, beatowość i tak dalej, została gdzieś naznaczona, a my byliśmy niedojrzali, to tam powstają nasze traumy. I tu, kochani, stawiam kropkę. I teraz już przechodzę do zawłaszczeń. Jeśli my oblekamy się w mechanizmy obronne i idziemy sobie w dorosłość poprzez nastoletniość, to my, używając wielu, wielu mechanizmów obronnych, gdzie o nich też nie będę za dużo mówić, to my sobie lepimy się na wzór takiego trochę pseudodrzewa, takiego innego niż nas natura zaprogramowała. Czyli powiedzmy, Monika, tak się dzisiaj uparłam, Moniś, na ciebie, dlatego że byłaś pierwsza. Powiedzmy, że Bóg cię stworzył pięknym dębem, a ty po zranieniach gdzieś tam te trzy potrzeby wymienione przeze mnie na początku dostały po organkach, więc ty mówisz tak, kurczę, te potrzeby nadal są aktywne. Ja nadal chcę mieć poczucie bezpieczeństwa, nadal chcę być w relacji ze sobą samą, w relacji z innymi ludźmi, chcę do ludzi, jak to się mówi, chcę do ludzi, natomiast i jeszcze chcę być Moniką, wow, czy to nie za duża rozpusta? I teraz ego sobie tak mówi, no to jak my się tam, powiedzmy, wcielimy w takie zamienne drzewo, no nie chcę pojechać po całości. Moniś, pozwolę sobie na twoim przykładzie, to akurat użyję twojego imienia. Czyli na przykład ego, gdybyś bardzo była poturbowana życiowo, witam cię Basiu, to by wtedy użyła sobie takiego kamuflaża pod tytułem będziemy lipą, kochanie, co nie znaczy, że lipa to brzydkie drzewo. Uwielbiam ten etap, kiedy lipy miodzą, taki rozsiewają ten miodek, jest przepiękny zapach wtedy. Więc tak, Monika się podszyła pod tą lipę i mówi, przetrwam to życie. Ale kochanie, czy w tej lipie, czy w tej Monice, takiej trochę oszukanej, na potrzeby przetrwania,
te potrzeby bezpieczeństwa, zdrowej zależności i autonomiczności nie drzemią, one nie chcą być zaspokajane. Oczywiście, kochani, że tak. I tu się zaczyna cała historia, cała przygoda, ponieważ jak my mamy więcej na sobie takiego tego ubranka, tego udawacza na sobie, to my tracimy, kochani, świadomość. I świadomość nie może nam powiedzieć, słuchaj, kobito, ty możesz te potrzeby sobie załatwić poprzez tak zwane legalne operowanie w świecie. Nie musisz tego robić pod hodami, poprzez przypodobywanie się, poprzez fochy, poprzez różne manipulacje, szantaże emocjonalne. O tym mówiłam w poprzednich filmach, można sobie tam, kochani, na moim kanale znaleźć, o różnych narzędziach do manipulacji. Możesz legalnie wyleźć z tego swojego kombinezonu zastępczego, w tym przypadku podałam drzewo lipa, i być tym dębem pokaleczonym na początku. Trzeba, kochani, to przyznać. Natomiast te potrzeby cały czas za nami będą chodziły. I zobaczcie, kochani, czyż nasze największe konflikty w podświadomości, konflikty pomiędzy podświadomością a świadomością, nie zasadzają się na tych trzech pierwszych potrzebach, bo albo ktoś mówi, że nie mam poczucia domu, takiego poczucia, że mam dokąd wracać, żeby nie wiem, jak było mi w tym złym świecie, w tym wielkim świecie, przepraszam, źle, to ja mam do kogo zawracać, czyli wewnętrzny dom, poczucie takiej wewnętrznej rodziny, może na razie wewnętrznego domu, później ta relacyjność. Zobaczcie, jak my się ciągamy pomiędzy tym, że chcę z nim być, ale on mi jakieś ultimatum stawia, albo na przykład szantażuje mnie, że nie da mi czułości, jeżeli ja go tam nie będę za coś wielbić i takie tam różne chore, kochani, chore zagrania. Natomiast i jeszcze potrzeba do tego dodam, potrzeba takiej indywidualności, co na przykład w patriarchalnych kobietach bardzo było widać, że no jak ja mogę iść na studia, no jak ja mogę być sobą, no jak ja mogę się rozwijać, jak przecież muszę w tym czasie dbać o rodzinę, rodzina jest dla mnie najważniejsza. Ja na przykład w wielu takich różnych narracjach polskich kobiet, jak słyszałam, że rodzina jest dla mnie najważniejsza, a widzę, że kobieta jest zachuchrana, wręcz nosi podomkę w wieku lat 30, taką wiecie, tą podomkę kupioną za 35 zł na rynku gdzieś, na jakiejś tam bazarku, i ona jest po prostu szara na twarzy i ona mówi, rodzina jest dla mnie najważniejsza, to ja zawsze miałam takie, tutaj podchodziło mi takie obrzydzenie. Przecież to jest, kochani, ściema. Rodzina może być najważniejsza tylko wtedy, kiedy ty sama dla siebie będziesz najważniejsza i dopiero ty piękna, bez tej podomki, jako to zdrowe drzewo, to w przypadku Moniki, jako taki rasowy dąb idziesz do tej rodziny. Przecież oni ciebie kochają i chcą prawdziwą, a nie w jakimś tam substytucie. My tak naprawdę, kochani, nie chcemy uzurpatorów i dobrze wszyscy o tym wiedzą, dopóki nie odważymy się stanąć w prawdzie. Kochani, i wracając do zawłaszczeń. Taki może żartobliwy dzisiaj wstęp, wracając do zawłaszczeń. Wyobraźcie sobie, że ktoś miał taką traumę, że zostało mu dowalone w samym fundamencie istnienia. Czyli tak, ani nie czuł się bezpiecznie, ani nie miał zdrowych relacji z rodzicami, ani nie mógł być sobą. I zobaczcie, kochani, trzy podstawowe potrzeby. Czyli można powiedzieć, ucięte korzenie, nawet nie podcięte, dobrze podkopane, a może nawet wywalone z ziemi i jeszcze zahaczone o ten pień. I teraz wyobraźcie sobie, a natura ma to do siebie, w tym człowiek, że my strasznie chcemy przeżyć. Może bardzo, bardzo chcemy przeżyć. W ogóle nadrzędna potrzeba to przetrwać. Jak nie przetrwamy, to na cholerę to wszystko inne. I teraz sobie wyobraźcie, siedzi tam ego, ten nasz reprezentant naszego przetrwania i mówi tak, słuchaj, to nic, że ci podkopali korzenie. To nic, że ci drasnęli po pniu. To wszystko nic. To nic, że wyrwali cię z korzeniami i nie chcą cię widzieć wśród innych drzew. To nic. Wiesz co, jest jeszcze taka metoda jak fałszywa tożsamość. Jest taki mechanizm, nie? On się nazywa narcyzmem i może byśmy to na siebie założyli. No i ten system mówi, ale przetrwamy dzięki temu. Oczywiście, że przetrwasz, tylko wiesz co? Zapłacisz za to mega wysoką cenę. No jaką? Nigdy nie będziesz tym dębem. Tylko do końca życia będziesz tą lipą. Chyba, że na którymś etapie swojego życia się pokapujesz, że pod tobą drzemie pokiereszowany, połamany, ale ledwie żywy, ale jeszcze żyjący dębik. Taki trochę skarłowaciały albo nawet bardzo, jeśli byśmy mieli tutaj osobę kliniczną i tak dalej, kochani. Ego to chwyci, ego to weźmie jako, można powiedzieć, taka ostatnia deska ratunku, ale jednak przetrwamy. I teraz zobaczcie, taka osoba idzie w życie
idzie do ciebie takiej, która na przykład masz draśnięcia na, powiedzmy, potrzebie zdrowej zależności. Nigdy nie miałaś tych dobrych ramion, takich tych wspierających, czyli w twojej psychice nie istnieje zdrowa figura. Tak by powiedziała psychologia. Nie masz zdrowej figury, czyli takiego zdrowego punktu odniesienia, który mówiłby ci, to jest dobre, to jest niedobre, tu trzeba postawić granicę, tu powinieneś, powiedzmy, sam się sięgnąć po pokorę i tak dalej. Czyli generalnie widzisz siebie i widzisz drugiego człowieka. I tego nas uczą rodzice. A przede wszystkim mama. Czyli jak my mamy tam draśniętą tą potrzebę, kochani, to my możemy tak całkiem znośnie iść w to życie, ale teraz sobie wyobraźcie, że na naszej drodze właśnie spotkamy takiego narcyzika. To tego narcyza, który powiedziałam jako przykład takiego skarłowatego dębu, który leży pod tą fasadą pod tytułem jakaś tam lipa. I on tam jest, powiedzmy, na etapie rozwojowym dziecka, ja wiem, może 3-latka, może 6, w zależności na którym etapie w życiu nas ta obrona mocna dopadła. I teraz taki ktoś, pięknie wystrojony, bo on oczywiście jest mistrzem w wykreowaniu tej fasady, więc idzie do ciebie i mówi, cześć, to ja dąb, nie? A ty czujesz, kurde, że to jakiś mieszaniec, nie? Ale masz, pamiętaj, to draśnięcie na tej potrzebie, tamtej relacyjności, więc mówisz, wow, może w końcu, oczywiście nie mówisz tego świadomie, umówmy się, może w końcu przyszła do mnie idealna matka, bo ona mi tak kocha, ona mi tak obiecuje, ona mi tak tu słodzi, ona mnie tu czyni wyjątkowo i mówisz, idę w to. I kochani, zobaczcie, w takim przykładzie, oczywiście przekłada się to na zaburzenie osobowości, które diagnoza kliniczna nazywa profesjonalnie. Ja to sobie dzisiaj pozwoliłam żartem. I kochani, i teraz pamiętajcie o tym, że każda niezaspokojona potrzeba, tak jak my pragnęliśmy, ona ma w sobie te braki, uchybienia i nasze ego mówi, idź i to realizuj, idź i to zapełniaj. I patrzcie, wchodzi ktoś taki pseudo do naszego życia, do naszego istnienia, my też wchodzimy do tego kogoś i tak naprawdę dwoje takich udawaczy, nie ma, kochani, tu lepszego ani słabszego udawacza. Myślę, że każdy udaje, czyli gdzieś tam ląduje w tym zastępczym kombinezoniku w zależności od swojej świadomości, więc te kreacje, kochani, są jak najbardziej sprawiedliwe, w zależności co kto wybierze i jak długo wybierze kryć się pod taką fasadką, to wtedy my tam sobie odgrywamy. Czyli można powiedzieć, pokazujemy te braki. Kochani, pokazujemy te braki. I w przypadku, jeśli ktoś naprawdę ma takie to fundamentalne podcięcie tych potrzeb, na przykład jak osoby z tego nurtu narcystycznego, czyli ani bezpiecznie, ani relacyjnie, ani zdrowego punktu odniesienia w psychice, ani bycia sobą, to taka osoba, wyobraźcie sobie, tak jakby oddaliła się od swojej duszy. No bo kochani, umówmy się, w takim garniturku, w takim kombinezonie, to tam nie ma świeżego powietrza, nie? Spróbujcie pochodzić tydzień w lateksie, w jakiejś mocnej bieliźnie, takiej sztucznej, o, sztucznej, to jest dobre słowo, w czymś sztucznym, to pod spodem życie tam się tli, to się gotuje, to zaczyna śmierdzieć, prawda? Nieraz mówimy, co mi tutaj śmierdzi, ktoś mi przyszedł coś tam sprzedać, takiego w relacjach. Coś mi to śmierdzi, ta oferta, nie? Czyli wiecie co? Przychodzi przez taki portal, na przykład przez waszą tą draśniętą potrzebę relacyjności, bo tak jesteś spragniona tych jego ramion i on ci tam ślizguje, bo on wie, że ty tę duszę, od której on jest tak daleko, to światło, od którego on został podcięty, ty masz w sobie i ty to użyjesz tego jako ta wymiana pomiędzy chwaleniem jego, żeby był dla ciebie ważny, a tym, żeby cię tak przytulał. Zobaczcie, robimy sobie taki barter. Gdyby tak chcieć to wywalić na stół i powiedzieć tak, Moniś, pozwól, że użyję ciebie dalej. Przychodzi taki zastępczy dom do ciebie i mówi, słuchaj, będziesz wyjątkowa, jak nigdy nie byłaś. Starzy cię nie widzieli, starzy ci tam pojechali po pierwszych potrzebach. Ja cię uczynię idealnym dzieckiem, najpiękniejszą kobietą, księżniczką, królową, co tylko zechcesz. A taki ci dam dotyk, że po prostu orgazm, jak tylko zapukam do twoich drzwi. I ty mówisz, wow, lukratywna posadka, biorę to. Natomiast on
wiedząc, że ty masz ten brak, będziesz na to łasa, on ci powie tak. Jak ja jej tak naobiecuję i naobiecuję, to tak wytrwam, może za 3 miesiące, może z rok, zobaczymy, jak szybko się pokapuje, to jakoś tam pociągnę. Ale co tu zrobić, bo przecież ja też chcę jeść, nie? Przecież to ja się duszę pod tym kombinezonikiem i to ja tam ledwo oddycham, więc Moniś, mi się zaczyna chcieć tutaj twojej duszyczki skubnąć. Więc co zaczynam robić? Zaczynam ci pomalutku odbierać tą wyjątkowość. Pomalutku ci zaczynam odbierać poczucie bezpieczeństwa. Zaczynam widzieć w tobie uchybienia, tak jak starzy w tobie widzieli i tak dalej, i tak dalej. I ty się zastanawiasz, kurde, gdzie ten idealny gość, gdzie ten dąb z pierwszej randki. I kochani, zobaczcie, i tak naprawdę pływając sobie pomiędzy tymi potrzebami niezałatwionymi, my w pewne, jak gdyby w takie, na ogół to są, kochani, podświadome rzeczy, my wchodzimy sobie na swój teren po to, żeby sobie wziąć z potencjału drugiego człowieka to, co w nas płacze, tam, gdzie jest nasza dziura. Nie wiemy świadomie, kiedyś tam się budzimy i dochodzimy do tej mądrości, oby jak najszybciej, że my możemy dać sobie tak legalnie. Póki nie wierzymy w to, póki ten lęk nami rządzi wewnętrznie, to my potrzebujemy tak się wślizgiwać na czyjś teren i tak, kochani, powiem, manipulatywnie dopisywać się do tej księgi wieczystej, która obejmuje dane istnienie, na przykład Monikę, na przykład Barbarę, Jadwigę, Beatę, czy tego naszego dęba, dajmy mu imię, powiedzmy Zenek, powiedzmy taki Zenek. I teraz, kochani, zobaczcie, nie tylko ta osoba, która ma większą traumę, czyli powiedzmy, że te 3 potrzeby podstawowe zostały bardzo podcięte, że ta fasada musi być mocniejsza, obrona musi być, fałszywka musi być mocniejsza, tylko tak naprawdę wszyscy, dopóki my jeszcze w sposób manipulatywny potrzebujemy od kogoś coś tam uzyskać. Więc kochani, jest to sprawiedliwe, bo czy ślizgujesz się na czyjś teren po tylko chusteczkę do nosa i to tam taka mała szkodliwość czynu, czy wślizgujesz się do kogoś po 1 000 000 zł, to kochani, i tak wślizgujesz się na czyjś teren, a do tego terenu nie masz własnej księgi wieczystej, tylko podpisujesz się manipulatywnie. Więc kochani, żeby było sprawiedliwie, wszyscy my to na jakimś tam odcinku swoim życiowym robiliśmy, robimy albo będziemy jeszcze robić. I postawię tutaj kropkę. Nie wiem, może resztę wykładu już poprowadzę na poważnie, bo jakoś mi się tak wzięło. I teraz, kochani, zawłaszczenie, czyli kawałek ciebie jest moją własnością. Może podam przykład, tak sobie daję, kochani, prawo, że ja to biorę sobie w sposób zalukrowany, zakamuflowany, w jakiś sposób taki, że ty uwierzysz i sama mi to przyniesiesz. Więc, kochani, narzędzi do manipulacji jest bardzo dużo. I teraz zawłaszczam po to, żeby nigdy więcej czego? Nie dojść do tego bólu, który mnie spotkał. I kochani, zobaczcie, zawróciliśmy teraz, doszliśmy do początku naszego istnienia, kiedy ja tak bardzo cierpiałem albo cierpiałam, kiedy mi ugodzono w te pierwsze potrzeby. Kochani, wiecie, jak boli, jak nie mamy poczucia bezpieczeństwa. Wiecie, jak boli, jak nie mamy przynajmniej jednej osoby, która mogłaby być naszym przyjacielem, naszą, powiedziałaby psychologia, zdrową figurą, do której mamy punkt odniesienia w naszej psychice. I jak nie możemy być sobą. Dopiero później 3 kolejne potrzeby, a byłaby to potrzeba zmienności, rozwoju i zdrowej wymiany, czyli potrzeba dawania, ma sens, jeśli my mamy te korzenie i ten pień. Wszystko inne jest, kochani, pewnego rodzaju fałszywką. I teraz, kochani, zobaczcie. Gdybyśmy wzięli takie skrajne zawłaszczenie, że ktoś miał takie dojechane na tych 3 pierwszych potrzebach, że finalnie wylądował jako, oczywiście w tym nurcie obronnym, jako psychopata, jako kliniczny narcyz, jako osoba z zaburzeniem borderline, czy z zaburzeniem takim paranoidalnym, to te osoby będą miały potrzebę na różne sposoby zawłaszczyć ogromny obszar twojego istnienia. I teraz zobaczcie, kto idealnie pasuje do tego tańca, do tej gry, do tej układanki. Weźmy skrajności, żebyście wiedzieli, że w
obrębie tych skrajności wszystkie formy pośrednie się będą tam zawierały. Czyli powiedzmy tam taki mini psychopata, mini narcyz, taki tam ze swojej roboty, z papieru, taki podwórkowy, aż po klinicznego, aż po seryjnego mordercę, aż po osoby takie pseudocharyzmatyczne. I drugi biegun, tożsamości ofiary. Osoby, które tak nie wierzą w siebie, że aż lądują w takim masochistycznym trybie, że nic od nich nie zależy. I teraz zobaczcie, jak to świetnie się do siebie układa. Ktoś, kto reprezentuje taką wszechmoc, kto ma potrzebę bycia czyimś panem, obronnie oczywiście, potrzebuje mieć sługę. Czyli ktoś, kto ma tryb obronny właśnie po tych zranieniach z dzieciństwa, gdzie mu pojechano po tych trzech właśnie pierwszych potrzebach, to on potrzebuje mieć idealną, skrojoną na swoją miarę ofiarę. I teraz, kochani, zobaczcie, im większe zaburzenie w jednej osobie, na przykład w tym nurcie agresywnym, czyli w tym nurcie poprzez narcyzm, po psychopatię i paranoję, to będziemy mieli osoby agresywne, które mają reakcję na traumę taką odwetową, czyli ta reprezentacja wszechmocy. Natomiast do tańca potrzebują zaprosić kogoś, kto na własne traumy, czyli jak w ich potrzeby te fundamentalne godzono, to zareagowały zamrożeniem, ucieczką, przypodobaniem się, tylko czyli zobaczcie, już taka energia bardziej, że ja będę teraz taka słabsza, że ja będę taka uległa i się tak przypodoba. A druga strona to wiecie, ja tu rządzę, nie? I teraz jak się spotkają takie dwie osoby, właśnie to o tej magnetyzacji, jak mówimy na YouTubach, że te pary idealnie ze sobą magnetyzują, to tak jakby snajpersko było, kochani, w energii dobrały się ta wszechmoc i ta uległość. I teraz od razu widać, jeśli już wiecie, że tak to biega, od razu widać, co jest w nas do naprawy. Powiem jeszcze raz, od razu widać w toksycznych relacjach, jak co nieco interesujesz się, na czym polega w ogóle istnienie pod tytułem człowiek, takie zwierzątko pod tytułem człowiek, to widzisz, co cię ciągnie, czujesz, co cię ciągnie do niego albo do niej. Czym dajesz się wodzić za nos? Jaka część ciebie jest zawłaszczona, czyli ktoś sobie bierze ciebie jako własność. Tak? Biologia jest niesamowita, kochanie. Zgadzam się. Warto najpierw człowieka poznać od strony biologicznej, żebyśmy rozumieli, jak działa psychika, a później dopiero możemy sobie mówić na samym końcu o tak zwanej duchowości. Bo jeśli nam się wali na głowę albo jesteśmy głodni, to na pewno nikt się nie będzie modlił, chyba że ze strachu, żeby jednak ten dach przestał się walić nam na głowę. Ale na pewno nie o to, żeby pójść do nieba, ani nie o to, żeby świat był lepszy, ani nie o to, żebyśmy my byli lepsi, tylko chcemy po prostu przetrwać. I teraz, kochani, tak. Jest ten psychopata, ten agresor, oprawca, kat, to są synonimy, i jest ta ofiara. I teraz, kochani, zobaczcie, ten kat potrzebuje mieć do tańca kogoś takiego, na kim, i teraz wielkimi, tłustymi bukwami powiem, potrzebuje dokończyć proces biologiczny z pierwszym swoim oprawcą. Czyli na przykład, gdyby jakiemuś synowi, jakiemuś młodemu mężczyźnie trafiła się taka trauma, że w relacji do swoich rodziców tym pierwszym katem oprawcą będzie jego ojciec, kochani, kat w tym się wiele zawiera. Chodzi o dojechanie nas w tych pierwszych podstawowych potrzebach. Tu nie chodzi nawet już o jakieś gwałty, jakieś tam dociskanie do podłogi, tylko chodzi o takie podziurawienie tych naszych pierwszych potrzeb. Czyli nie czułeś się bezpiecznie, nie miałeś zdrowych ramion, nie miałeś punktu odniesienia zdrowego, żadnej zdrowej przy sobie osoby i nie mogłeś być sobą. To jest aż, kochani, aż, to jest naprawdę wiele, to jest naprawdę wiele. I teraz ta osoba obronnie poszło jej się w ten tryb agresywny. I ona potrzebuje dokończyć swoje, powiedziałabym tak, spłacić rachunki, spłacić kredyt, dokończyć dzieło, czyli generalnie przepisać tą figurę w swojej głowie, ale już nie z pierwszym oprawcą, nie z rodzicem. Tylko potrzebuje jak gdyby postaci, z którą to dokończy. I kochani, taką postacią, w której próbujemy właśnie dokończyć nasze procesy energetyczne, zaraz trochę wyjaśnię, na czym to by miało polegać, o jakie procesy tutaj mi chodzi, potrzebujemy sobie wziąć na przykład narzeczoną, koleżankę, kochankę,
męża i tak dalej. Czyli idziemy w dorosłe relacje. Idziemy w dorosłe relacje i kochani, na początku jest milutko, no bo przecież nikt by się nie zgodził, ale zaczyna dochodzić do tak zwanej prozy życia i zaczynają wychodzić co? Zaczynają wychodzić braki. Powiedzcie, że tak nie jest. I te braki wprost albo nie wprost mówią teraz, już trochę sobie uwierzyłeś w bajkę, dałeś się nabrać, więc proszę, idź i czerp z niego, idź i bierz z niej. Zobacz, łatwo do ciebie przyszła, zobacz, ile ci naobiecywał, bierz i łataj te dziury, przecież wiesz, jak cierpisz. I teraz, kochani, jeśli ten kat ma kogoś takiego przy sobie, tak zwaną ofiarę, chodzi o postawę naszej psychiki, kochani, czyli o nasze wybory, o nasze takie właśnie reagowanie, jak w przypadku, gdy byliśmy zależni od znaczących dorosłych. Czyli byliśmy jeszcze zależni, byliśmy niedojrzali, byliśmy mali, więc baliśmy się, ale od tych dorosłych zależało nasze przetrwanie. Pamiętamy ten pierwszy ból. Jak nie my, świadomie, to nasza podświadomość na 1000000% to pamięta, więc ona mówi tak. Jeśli z tą swoją żoneczką, albo dziewczyną, czy z mężulkiem, albo chłopakiem odegrasz to, co z pierwszym oprawcą twoim zostało nieodegrane, to twoja psychika dożywotnio będzie się bała. Czyli co? Będziesz miał w środku wojnę dożywotnio. Będziesz miał tą niedomkniętą figurę. Będziesz do końca życia chodzącym PTSD. Więc kochani, wiedząc jak to boli, mówimy, dobra, gdzieś tam takie niepisane umowy z naszym ego robimy. Mówię, że podświadomie, kochani, na ogół jest to podświadome. I teraz jak to się manifestuje w takim życiu realnym? Na przykład ktoś może z przyjemnością, może chyba raczej wątpliwą, ale jednak, łączyć się z osobami, które są takie nieporadne, które właśnie przedstawiają postać takiej tożsamości ofiary. I do czego potrzebuje kat tożsamości ofiary? Osoby z tożsamością ofiary, która uwierzyła, że nic od niej nie zależy? Tak, kochanie, dreszcze. Trzeba mieć dreszcze. No, dobrze wiedzieć, jak to działa. Może zaraz na jakimś rekwizycie to jeszcze pokażę. Żeby w interakcji z osobą, która czuje, że jest od ciebie energetycznie może nie słabsza, ale jest po drugiej stronie tej polaryzacji. Właśnie po drugiej stronie, dlatego jest ta polaryzacja. Może tak, bo wcale ofiary nie są słabsze. One tylko tak się jawią. Więc kochani, jak jest ta polaryzacja pomiędzy katem a ofiarą, to ten kat co czuje? Jak ja rządzę tobą, jak ty jesteś ode mnie zależna, jak to ja tobą gardzę, jak to ja ciebie nienawidzę, jak to ja będę pluł po tobie, jak to ja będę cię dojeżdżał, będę manipulatywnie oskarżał cię tam o poczucie winy i wszystkie inne tam zabójstwa, to wtedy kim ja się czuję? Ja się czuję panem, ja się czuję, że mnie, i to jest kochani klucz, mnie nigdy więcej już nic złego nie może spotkać, czyli co? I kotwica do dzieciństwa, to samo, co czułem, jak byłem mały, jak byłem zależny, jak byłam zależna od was, moi rodzice, moi dziadkowie i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, jeśli ktoś miał mocną traumę i jego psychika wybrała sobie ten tryb obronny pod tytułem odwet, to idziemy sobie w tym kierunku poprzez narcyzm, czyli to jest ta droga fałszywa. Wszystkie obrony są, kochani, w jakiś sposób fałszywe, ale w takim największym natężeniu poprzez narcyzm, przez socjopatię, psychopatię, jeszcze tam po drodze border i na końcu zaburzenie osobowości paranoidalne, to są największe fałszywki, czyli tak naprawdę pycha naszego ego. I teraz ta osoba, która jest w tym trybie, ona oddala się tym swoim wyborem od swojego pierwszego bólu. Powtórzę, kochani, jeszcze raz. Jeśli ja pójdę w tryb obronny odwetowy, czyli komuś będę rządzić życiem, kogoś będę zawłaszczać, bo tam mnie wcześniej zawłaszczyli, tak jakby, wyobraźcie sobie, ktoś ci tam skradł kawał duszy, ktoś ci tam skradł serce, wyciągnął ci wątrobę, to ty bez tego nie możesz żyć, więc co robisz? Tam się nie przeciwstawisz, bo wiesz, że tam jesteś za mały, bo tam jak się wszystko zaczęło, kochani, to byłeś mały, to byłaś malutka, więc twoja psychika pamięta i nie wierzy wręcz w to, że mogłabyś ten proces odwrócić, więc potrzebujesz zawłaszczyć kogoś, pogrywać z kimś, kto jest przed tobą, albo ze swoim dzieckiem, albo przynajmniej z kimś, kto jest obok ciebie, czyli z twoim partnerem, mężem, kolegą, koleżanką i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, to jest tak naprawdę oddalenie się od bólu, żeby go nie czuć.
Ale nie jest to rozwiązanie. Rozwiązaniem jest zupełnie co innego, czyli wyjście z kombinezonu, zmierzenie się z tymi dziurami, zapłakanie nad sobą i wejście w proces terapeutyczny. Natomiast kochani, jeśli kogoś bardzo pokiereszowało, czyli te trzy podstawowe potrzeby miał tak podcięte i te obrony zaczęły się bardzo wcześnie, powiedzmy w wieku 2-3 latek, to wyobraźcie sobie, jaką świadomość ma dziecko na etapie 2-3 latek. Tam pod tą fasadą, pod tym właśnie dębem takim udawanym, kryje się świadomość, powiedzmy chłopca, czy tam kobiety, tutaj bez znaczenia płeć, w wieku 2-3 latek. Dlatego, kochani, jak na przykład będziemy gadać więcej o narcyzmie, będzie łatwiej zrozumieć, że w chwilach takiej nasilonej frustracji następuje ta wściekłość narcystyczna, czyli tak naprawdę jak ta fasada poprzez napływ emocji, poprzez tą produkowaną w środku frustrację nie wytrzymała, to tak jakby zerwać tamę i rzeka emocji wylała i tam pod spodem widzisz trzylatka. Na przykład i dziewczyny, czy tam chłopaki powiedzą, o, jaka dziewczynka teraz do mnie mówi, albo jaki mały chłopiec. Chciej zauważyć, że w chwilach, kiedy emocje dochodzą do głosu, kiedy te emocje już są w tej formie zalewającej, bo jak one są jeszcze w postaci frustracji, to jeszcze jest kontrola. Ale jak te emocje zaleją, tak jak na przykład acting out u psychopaty, to tam wychodzi dziecko z całej, spod tej fasady. Czyli człowiek na etapie rozwojowym w wieku 2-3, może 5 latek i jak ty chcesz się z kimś takim dogadać? Kochani, jest to niemożliwe. Więc teraz zobaczcie, jeśli mamy człowieka, powiedzmy mężczyznę, lat 40, lat 50, a jego świadomość tkwi sobie w wieku 2-3 latek, to przecież on potrzebuje na bieżąco karmę kupować. Czym jest ta karma? Właśnie nasza energia w postaci uwagi, szacunku niekończącego się, może sponsorowania, może uwielbiania. O tym powiemy dalej, jakby w tych odcinkach, co będziemy mówili o zaburzeniu narcystycznym, o tej fałszywce. Niemożliwe ciągłe jazdy. No, trzylatek ma ciągłą jazdę o zabezpieczanie potrzeb. Nieraz, kochani, można zobaczyć takie dziecko na zakupach, powiedzmy z rodzinką w marketach, jak dzieciak się wije po podłodze, tupie i krzyczy i płacze, takie dziecko powiedzmy 2-3-letnie, bo mama czy tam ojciec czegoś odmówili i dziecko nie znosi sprzeciwu, ponieważ dziecko nie widzi możliwości zabezpieczenia swojej własnej potrzeby, bo jest dzieckiem, bo ma 2-3 latka, a odmówienie tego lizaka czy jakiejś tam kolorowanki, może 2-3 latka to za wcześnie na kolorowankę, weźmy tego lizaka, to dla dziecka jest koniec świata, tak jakby kobiecie lat powiedzmy 30, kiedy była w takim etapie powiedzmy sprzyjających hormonów, mężczyzna fochem odmówił zbliżenia seksualnego. Kochani, trzeba pamiętać zawsze, która ty, która ja, na jakim etapie rozwojowym, jakie mamy potrzeby. Jeśli odzywa się z systemu to dziecko lat 2 albo 3 albo 5, to ono będzie się tak dokładnie zachowywało, jak to dziecko z tego okresu, czy nastolatka, w zależności co tam, jaka postać z nas wylezie, czyli tak naprawdę jaka niezabezpieczona potrzeba dojdzie do głosu, przemówi poprzez mechanizmy obronne. Ona się może po prostu przebić, jeśli za długo jest nierealizowana. O tym, o takim odsłanianiu się będziemy mówić też w przypadku narcyzmu. Więc kochani, zawłaszczają te osoby, które potrzebują kawałek ciebie, kawałek twojego istnienia, jakiegoś twojego zasobu na własność, czyli sobie przywłaszczam, zawłaszczam na różne sposoby. Gdzie o sposobach nie będę za bardzo mówić, po to, że ja tego nie mam. A dlaczego tego nie mam? Bo ktoś mi to odebrał. I tak, kochani, na przykład tu już widać te traumy pokoleniowe. Czyli jeśli dziadek, nie idźmy aż tak daleko, ale weźmy, jeśli dziadek swojemu synowi, czyli twojemu ojcu, wyrządził krzywdę na etapie tych trzech fundamentalnych potrzeb, czyli chłopak nie czuł bezpieczeństwa, nie mógł być sobą, ojciec nie chciał, czyli ten dziadek, puścić lejców, czyli wieczny król na tronie, nawet jak się podstarzał, to i tak jesteś w jego oczach chłopczykiem, więc ten chłopczyk, mając powiedzmy lat 40 czy 50, potrzebuje
Potrzebuje, a jeszcze mało tego, ważnym jest, że ten dziadek dokłada swoją wizję swojego syna, jak ma jego życie wyglądać, kim ma być, a jaki być nie może, bo za to byłaby sroga kara. Więc kochani, ktoś taki idzie do relacji, ma lat 40, czyli jego ta fasada ma tak naprawdę wiele lat, a on pod spodem, może powtórzę, jego fasada ma 40 lat, czyli ta fałszywka, a pod spodem siedzi ktoś, kto ma świadomość lat 3, lat 5, lat 7, w zależności gdzie doszło do tak zwanego złamania ducha. Więc kochani, człowiek nie da się oszukać, ponieważ wszystkie potrzeby, 6 podstawowych potrzeb, a zauważcie kochani w swoim życiu, czyż tak nie jest, że jeśli zaczniemy na przykład się rozwijać i powiemy, ile tego rozwoju już mam i talenty swoje rozwijam i te rozwój osobisty, warsztaty, no i tam rozwijam te swoje zasoby, natomiast posypały mi się relacje i mówimy, kurczę, fajny ten rozwój, w ogóle fajnie jest tak samostanowić, fajnie, czuję, że tam w środku się wypełniam, ale kurde, na co mi to, jak ja się nie mogę tym podzielić z innym człowiekiem? I zobaczcie, my tak naprawdę to nie mamy wyjścia, żeby być szczęśliwymi, potrzebujemy realizować stale, powiedziałabym, stale te 6 podstawowych potrzeb. Jeżeli ktoś szuka recepty na szczęście, to tak przy okazji mogę powiedzieć, że nie ma innego poczucia stanu, który nazywamy szczęściem, jak nie zabezpieczymy sobie tych 6 fundamentalnych potrzeb człowieka. Czyli tak naprawdę, kochani, one będą priorytetem w zależności, jaki masz dzień. Bo zobaczcie, gdyby doszło do, na przykład tak było w pandemii, doszło do zagrożenia potrzeby bezpieczeństwa, ta potrzeba nam się zaczęła chwiać, to zobaczcie, jak nam się priorytety zmieniły. A jak zaczęliśmy już tak wychodzić, jak gdyby do normalnego życia, to ile osób, nawet jak sobie postanowiło, że podczas zagrożenia, podczas pandemii, czy ono było prawdziwe, czy nie, to już zostawiam do każdemu do oddzielnej kontemplacji, do osobistej kontemplacji, ale zobaczcie, ile sobie postanowiliśmy, jak widzieliśmy na przykład, że ludzie tak szybko umierają, że ludzie lecą, tak mówią na wsi, że ludzie lecą, czyli umierają jedno przez drugiego, a jak to poczucie bezpieczeństwa się ustabilizowało, tą pandemię w jakiś sposób tam zastąpili czymś, jakimiś innymi globalnymi wydarzeniami, czyli niejako już nie obowiązuje i zaczynamy wracać do trybu konsumpcyjnego, czyli na przykład już nas w dupkę nie parzy, potrzeba bezpieczeństwa jest zaspokojona, mamy tam kawałek męża czy żony i dobrze by było zacząć się rozwijać. Trzecia potrzeba, potrzeba autonomii, ale kochani, komu się chce? Kochani, i tak dalej, i tak dalej. I mogłabym teraz od tej strony relacyjności podejść, że wszystko dobrze, fajnie, mamy pełną rodzinkę, cieszymy się z tego, a co na przykład jak wyjdą do, dzieci z domu i czujemy tak zwany syndrom pustego gniazda, bośmy postawili na rodzinę, na dzieci, a na swój rozwój nic. I wtedy trzecia potrzeba zaczyna w nas płakać, bo mamy powiedzmy lat 50, dzieci poszły z domu, staremu się zmarło albo poszedł do innej pani i mamy dziurę w środku, a przecież swoje życie ofiarowaliśmy rodzinie. Także zobaczcie, cały czas te 6 potrzeb potrzebuje być realizowana. Wymienię je tu jeszcze tytułem podsumowania. Kochani, ja ten wykład dzisiaj prowadzę bardzo tak, powiedzmy, jakby to ogólnie. Same zawłaszczenia można wiele przykładów podawać i poprzez sytuację z życia codziennego próbować dostrzec, że jesteś tam zawłaszczony czy zawłaszczona. Kochani, wszak na sesjach indywidualnych tak dużo klientów, którzy przychodzą do mnie, są na przykład w jakimś stopniu zawłaszczeni, bo na przykład nie widzą tego, że będąc w relacji, w związku, w małżeństwie, będąc matką tego wspólnego dziecka, czy nawet nie wspólnego, już nieważne, że mają prawo głosu, że one też tam się liczą, te kobiety, czy ci mężczyźni, bo tam różne kolizje są, kochani. Jak na przykład kobieta przychodzi i mówi, że jej mąż dobrze się ma, dużo upchałam w tej frazie, dobrze się ma, a ty cierpisz biedę, nie masz kasy i nie masz możliwości, to pytam się, czy wystawiasz swojemu mężowi rachunek za twoje ciało. Bo skoro on się dobrze ma, on do pieniędzy ma dostęp, on ma dostęp do wyjazdów, on ma dostęp do tak zwanego wielkiego świata, a ty wierzysz wciąż, że twoje miejsce to jest w domu i ty jesteś szczęśliwa, tak pseudo, że masz męża zadowolonego, to tak jakby i na ciebie to przeszło,
a jednak gdzieś głęboko w środku cierpisz. Kochani, więc pytam się takich kobiet, a czy może dajesz mu swoje ciało, dzielisz się swoim ciałem? To nie mów, że on ma pieniądze, a ty nic nie wnosisz. Kochani, żeby tu nie zabrzmiało, że namawiam do sprzedaży ciała. Chodzi o zaangażowanie siebie, zaangażowanie swojego istnienia bez znaczenia, czy to będzie ciało, czy to będzie uwaga, czy to będzie dobre słowo, czy to będzie obiad, czy będzie opieka nad dziećmi. Mnóstwo różnych rzeczy, które my mówimy, że to jest forma energii. Więc jeżeli kobieta idzie do tego łóżka, to swoim ciałem, można powiedzieć, służy niejako, dzieli się, może to ładniejsze słowo, dzieli się, a twój mąż jest jedynie bogaty, a ty masz się biednie, to ja wtedy pytam, czy wystawiasz mu paragon na swój tyłek. No i kobiety wtedy są spionizowane, mówią, Boże, jejku, ja nie widziałam, że mój wkład w relację to też jest moje ciało. I wtedy pytam na przykład tak, a słuchaj, idź do sklepu, do najbardziej wyczesanej galerii i spróbuj sobie kupić ciało. Kupisz gdzieś ciało? Kasę może zarobić i on i ty, ale ciała już nie kupisz. I to są, kochani, takie, powiedzmy, terapie z tego, jak gdyby, trybu albo z tego nurtu, czy z tego gatunku wstrząsowych, gdzie wtedy na przykład kobiety, nie zawsze, ale przeważnie kobiety mówią, ja tak tego nie widziałam, Jezu, ja tak naprawdę, to ja byłam jego własnością. On mnie traktował przedmiotowo. I kochani, w czymś takim, jak tu podałam ten przykład, widać zawłaszczenie. A dlaczego z jednej strony ten kat tak bardzo gardzi tą ofiarą? Osoba, która zawłaszcza, tak bardzo gardzi tą osobą, która dała się zawłaszczyć, ale jednocześnie nie chce jej puścić. Dlatego, że wie, że osobą naiwną, osobą zachowującą się jak człowiek niedojrzały, nie chcę powiedzieć głupi, ale może o niskim poziomie świadomości, łatwiej jest sięgnąć manipulatywnie po twoje zasoby. Bo gdyby to była osoba świadoma, to by znała swoją cenę, jeśli chodzi o wartość twojego istnienia w ogóle. Już tutaj bez szatkowania na ciało, ducha, czy jeszcze inne warstwy w nas. Więc kochani, zawłaszczonko, czyli mam prawo, dałam sobie prawo do wykorzystywania czegoś, co leży w obrębie twojego istnienia, twojego słowa, twoich pieniędzy, twojej uwagi, twojego szacunku, twojego podziwu i tak dalej, i tak dalej. Kochani, bardzo łagodnie o tym mówię. Co ja tu mam jeszcze? I tak naprawdę zrobiłam taki chyba lekki wstęp do zaburzeń osobowości. Witam cię, Agnieszko. Kochani, nie mam za bardzo czasu na nagrywanie tych filmików edukacyjnych. I tak sobie pomyślałam, że może przy okazji tych live'ików coś zacznę przemycać, jeśli chodzi o te filmy edukacyjne, przekładając to trochę na większą praktyczność. Na większą praktyczność poprzez przytaczanie przykładów z życia codziennego przeciętnego obywatela. Może tak, bo nie wiem, czy cała terminologia byłaby na tyle strawna, chociaż nie wiem, może zobaczymy, może jeszcze zimą do tego usiądę. Na razie chciałabym tutaj zawrzeć w tych live'ikach. Więc zrobiłam cię taką niejako grę wstępną do tego narcyzmu. Kochani, nie możesz mieć interakcji z osobą zaburzoną, jeśli nie byłoby pewnego rodzaju zawłaszczenia ciebie. Zawłaszczenia na przykład przez tą dziurkę, przez ten otwarty port pod tytułem twoje braki w czułości do siebie, twoje braki w poczuciu własnej wartości, twoje braki w zdrowej relacyjności, twoje braki w potrzebie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Czasem sobie zadaję, kochani, pytanie, dlaczego to w taki sposób bolesny się odbywa, chyba żeby było magicznie tutaj na tym globie, że my musimy się dowiedzieć przez ból, bo jakoś tak świadomie i bez bólu to my nie chcemy przysiąść i się zastanowić. Tylko po prostu lecimy, jak to się tak trafi i te relacje wydają się być takie idealne na początku, nie? Taka ta magnetyzacja, tak tam nas ciągnie, bo ego mówi, patrz, nic nie robisz, nic nie musisz się starać, zero trudu, a już masz tę gratyfikację pod tytułem czułość, której tak nie miałaś w dzieciństwie. Więc zobaczcie, czy znowu to się nie kłania biologia, czyli tak naprawdę oszczędność naszej energii. My wciąż cały czas patrzymy, gdzie tu by
Co by tu zrobić, jak mówił Ferdek, żeby zarobić, a się nie narobić, nie? Co tu zrobić, żeby zarobić, a się nie narobić? Czyli bijemy się tak naprawdę o energię. Anioł z nieba spadł, tak. Może, kochani, coś takiego powiem na koniec. Do czego my finalnie dochodzimy poprzez te zawłaszczenia? O co temu światu chodzi? To znaczy, ja tak się zastanawiam i takiej sobie udzielam odpowiedzi, bo nigdy do końca nie wiadomo, o co chodzi. Ale na dzień dzisiejszy tak sobie myślę, że zobaczcie, kochani, to, co może nas uczynić pięknym człowiekiem, czyli zaspokojenie tych wszystkich sześciu potrzeb, może dopiero się przyczynić do wyprodukowania człowieka szczęśliwego. I wtedy człowiek szczęśliwy, powiedzmy Beata, Monika, Agnieszka, Barbara, kogo tam mamy jeszcze? Kogo tu złapie z czatu? Barbara, Jadwiga i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie zabezpieczy sobie sześciu podstawowych potrzeb, nie ma szansy na pełnię szczęścia. Kochani, dlaczego światu tak na tym zależy? Może temu Bogu, o co tam chodzi? Bo tak naprawdę, kochani, zobaczcie, jak my zatrzymujemy się ze swoją egzystencją przy danej potrzebie. Na przykład w kółko chodzimy wokół tych relacji. Relacje, relacje i relacje i relacje. A nie rozwijamy swojego potencjału, to wyobraźcie sobie, że tak jakby Bóg w nas nie mógł zobaczyć swojego majestatu. Czyli zobaczcie, ludzie, którzy wokół kółka kręcą wokół potrzeby bezpieczeństwa, tylko socjal, socjal, socjal i socjal, żeby ciepło było w dupkę i do gara coś wstawić, to ten człowiek się nie rozwinie. Czyli to jest takie, powiedzmy, pół drzewo, nie? To takie korzenie zapuszczone i kawałek tego pnia, ale jeszcze nie można poszczycić się tym majestatem tych pięknych konarów, prawda? Tak wyobraźcie sobie, dopiero człowiek, jak zrealizuje te wszystkie sześć potrzeb, to on ma jak gdyby takiego deala, powiedziałabym, ze Stwórcą, że ty będziesz czuł szczęście, a wiemy, że za szczęściem gonimy przez całe życie, że to jest taki stan, to jest takie poczucie, tak jakby byłbym już w tym raju, prawda? Natomiast powiedziałabym tak z punktu widzenia psychologii transpersonalnej i widzenia istnienia człowieka tak od strony duchowej, tak jak naprawdę jakby Bóg chciał zobaczyć własny majestat w nas. Czyli jak to jest z takiego potencjału pod tytułem Monika, Agnieszka, co można najpiękniejszego stworzyć? Można wiele, można bardzo dużo, ale kochani, umówmy się, ilu z ludzi żyjących na swoim, w takim swoim wcieleniu, ile osób rozwinie się do takiego momentu, że możemy powiedzieć, że to jest taki majestat, tylko kochani, dobrze rozumiany, nie ten pseudo-fejkowy, narcystyczny majestat, tylko że ta osoba jest piękna, że ta osoba zmienia świadomość z... Nie chcę powiedzieć, że z roku na rok, ale powiedzmy mija 10 lat, kolejne 10 lat, widzisz, jak ten człowiek dojrzewa. Tak jak dojrzewa owoc, tak jak dojrzewa wino, czyli im starsze, tym bardziej mądre, aromatyczne, smakowite, głębokie i tak dalej. To samo z rozwojem człowieka. I wtedy możemy powiedzieć, że z tego materiału wyszło tyle pięknych kreacji, tyle naszych, jak gdyby, naszych manifestacji, nas. Bo zobaczcie, jak ktoś na przykład popłynie ze swoim życiem i pójdzie w drogę, powiedzmy, narkotykową czy alkoholową, to mówimy, ale się stoczył, kurde, taki był chłopak, taka była dziewczyna, nie? Taki miała potencjał. Tak sobie żałujemy, że z tego materiału takie byle co powstało. Oczywiście byle co, kochani, mam tutaj na myśli, że wybraliśmy tak słabo wykorzystać ten potencjał. To mam na myśli. Czyli tak zaniedbałam siebie, tak siebie gdzieś tam nie kochałem, nie szanowałem, nie doceniłem, że z takiego fajnego, powiedzmy, jedwabiu uszyłem takie byle jakie gacie. A można odwrotnie. Ja wolę tę metodę, że z niczego, czyli tak naprawdę z samego potencjału, ale bez narzędzi zewnętrznych, tylko wierząc w swój własny potencjał, używając właśnie tego daru kreacji, jaki człowiek oczywiście ma, bo ma wolną wolę, więc możemy zrobić kogoś pięknego, jeśli chodzi o rozwój wszystkich, o zabezpieczenie wszystkich potrzeb i na maksa rozwinąć swój potencjał. Więc kochani, zobaczcie, można z tego samego człowieka, przecież patrzycie na swoje zdjęcia, widać,
jaka byłaś, jak miałaś 5 latek. Jeszcze taki aniołek, nie? Jeszcze taki słodziak. Jak miałaś 14 lat, o, już tam gdzieś widać te bunty. Jak miałeś 20, no wydawało się, że wszystko wiesz o życiu. Ale jak masz 40, to mówisz, Jezu, czy to ja? Czy to jest ta sama osoba, która na tych zdjęciach jest, powiedzmy, z przedszkola? Ja często proszę klientów swoich o ich zdjęcia, żeby widzieli, czy idą po tych zdjęciach w dobrym kierunku. W dobrym kierunku. Czy jakiś kawał ciebie jest przechwycony przez kogoś tam, zawłaszczony. Tak jakby ci ktoś podciął skrzydło, zabrał ci nogę, wyciągnął ci wątrobę. Kochani, tak mówię metaforycznie, ale zawłaszczenie, czyli nie ma ciebie z tobą w całości. Jakiś kawałek ciebie, czy powiedzmy, żyjesz w przeszłości, w tym dzieciństwie, które było takie niepochlebne. Czy żyjesz w tej przeszłości? O Jezu, co to będzie? Czyli tak naprawdę nasze codzienne postawy mówią nam o tym, czy my idziemy w dobrym kierunku, czy się gdzieś tam nie zafiksowaliśmy, bo ktoś nam właśnie boleśnie coś odebrał, czyli nie mam siebie tutaj w całości, więc mam poczucie cierpienia, bo na przykład tego nie mogę zrobić, w to nie wierzę, tu uprawiam czarnowidztwo, tu siedzę w toksycznej relacji i tak dalej, i tak dalej. Po owocach, kochani, to poznajemy. Więc może podsumowując, bo mam jeszcze minutkę. Zawłaszczenie. I tak naprawdę zobaczcie, może zawłaszczenie i wolna wola, bo zobaczcie, wszystko, co pochodzi z naszej wolnej woli, to my możemy sobie tą postawą właśnie całego naszego istnienia. Mam taką wolę, powiedzmy, wyjść z toksycznej relacji. Jeśli mam wolę, to mogę zrobić to prędzej czy później, ale na pewno możesz to zrobić. Ale jak nie masz woli, to chociażbyś miał miliony i nie wiem jeszcze jakich doradców, terapeutów czy przyjaciół, to i tak tego nie zrobisz. Więc kochani, zawłaszczenie, czyli i wolna wola, to są takie jak gdyby dwa wyrazy, które gdzieś blisko ze sobą występują i pokazują tak naprawdę, gdzie ty możesz wybrać swoje położenie. Czy dajesz się zawłaszczać i wierzysz, że twoje życie zależy od tych innych, czy ze swojej wolnej woli możesz nawet wyjść z chorej relacji z jakimś, powiedzmy, oprawcą, katem i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie korzystasz ze swojej wolnej woli, żyjesz w pewnego rodzaju zawłaszczeniu. Kochani, powiedziałam tak bardzo ogólnie, już teraz będę temat kończyć, bo zawłaszczenie może być na przykład w relacji rodzić dziecko, zawłaszczenie może być gospodarcze, systemowe, globalne, religijne, żywieniowe, zawłaszczeń może być mnóstwo, ale na razie powiedziałam tylko tak ogólnie, czyli nie używamy wolnej woli, czyli tak naprawdę nie wierzymy, że mamy moc kreacji. Moc kreacji, nie korzystamy z wolnej woli. Kochani, a czy wolna wola różni się czymś od prawa grawitacji? Tylko zobaczcie, z grawitacją nie dyskutujemy, bo jak skoczysz 10 piętra, to spodziewasz się, że do góry nie polecisz, nie? A z wolną wolą zawsze się znajdzie coś, co jakiś mechanizm, że zracjonalizujemy, że tego nie mogę, tu od nich zależy, bo dzieci, bo pieniądze, bo coś tam. Więc nie doceniamy wolnej woli, więc żyjemy w różnych typach zawłaszczeń. Kochani, dziękuję Wam pięknie. Dziękuję Wam pięknie, że byliście. Zapraszam oczywiście do sesji. Zapraszam do zapisywania się na listę gości do sztuki bycia sobą. Nawet mam już pierwszych kandydatów do nowej edycji. Tak sobie wyobraźcie, powędrowało gdzieś tam świat. Bardzo się cieszę. Od 1 marca będą sesje kwalifikacyjne do nowej edycji. Do drugiej edycji, która będzie od września 2023 i skończy się w czerwcu 2025, aż tak daleko wybiegam w przyszłość. I co tam jeszcze, kochani? Zaczniemy sobie za tydzień gadać o narcyzmie. Podam wiele przykładów i postaram się opowiedzieć o narcyzmie, wszak taki modny jest dzisiaj. I zobaczymy sobie trochę na przestrzeni dziejów świata, czy rzeczywiście narcyzm już kiedyś nie występował. O czym to jest ten narcyzm? Dobrze? W taki może trochę zabawny sposób, a może trochę w taki sposób filozoficzny. Kochani, za dzisiaj Wam pięknie dziękuję i pytanie do każdego. Każdy do siebie teraz pytanko. Czy moja wolna wola
jest używana do wszystkich obszarów mojego życia, czyli tak naprawdę do realizacji sześciu fundamentalnych, może wszystkich sześciu ludzkich potrzeb. Potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba zmienności, potrzeba zdrowej zależności, potrzeba autonomii, czyli niezależności, potrzeba rozwoju i potrzeba zdrowej wymiany, czyli dawania. Kochani, stawiam kropkę i zdaje się, że wyrobiłam się w godzince, co uważam za sukces. Wyłączam się i dobrej nocki wszystkim. Pa, pa!